Witam kochani w Energetyce dzisiejszego dnia, dnia 26.02.2019 roku, oczywiście wtorek. No i z całości, proszę Państwa, wychodzi czwóreczka. I teraz tak, do czego jest dobra czwóreczka? Czwóreczka jest dobra do pracy wszelkiego rodzaju, szczególnie tej drobiazgowej, gdzie w wielu aspektach musimy być bardzo szczegółowi i nawet bym powiedziała brzydko upierdliwi w szczególe. I teraz tak, Plus jest taki, że może trudno nam się będzie do tej pracy zebrać, ale jeżeli rzeczywiście się zbierzemy, to przy Księżycu malejącym, który dzisiaj maleje od godziny 12.30, zdecydowanie rzeczywiście robota powinna się palić nam w rękach i tylko w kalendarzu możemy stawiać fistaszki, czego się pozbywamy. Więc myślę, że dobra energetyka. A jeszcze, proszę Państwa. Dobry, dobry czas do wprowadzania jakichś zmian w swoim życiu, z tym, że od godziny 6 rano do 12. Jeżeli w tym czasie byśmy chcieli o coś zawalczyć, lepiej się sprzedać, jeżeli oczywiście nie mamy do wyboru innego dnia, bo bym powiedziała sprzedawać się dobrze i na ważne rozmowy, proszę się umawiać dopiero po nowiu księżyca, czyli po 6 marca, ale nie każdy będzie mógł czekać. Więc jeżeli w tym dniu coś ważnego będziecie musieli zrobić, to zachęcam do tego, żeby to było od godziny 6. Rano do 12, albo później od godziny 18 do 24. Eee, I proszę Państwa, zobaczymy, co mówią karty jednorożców na ten dzień. Jakie przesłanie dla Was? Przesłanie na ten dzień z karty jednorożców dla Was bądź po prostu sobą. Czyli wskazówka jest taka, żeby nikogo nie udawać. Nie grać nikogo, tylko być prawdziwym, autentycznym. I wtedy, jeżeli będziemy prawdziwi, autentyczni, myślę, że wiele rzeczy załatwimy tak jak chcemy i również nasze relacje z innymi ludźmi będą lepsze. I pozwolę sobie jeszcze wyciągnąć i dla siebie, i dla Państwa przesłanie, afirmację na dzisiejszy dzień. Intuicja działa przeze mnie szybko i łatwo, przynosząc mi oczekiwane. Rezultaty. Co to oznacza? To oznacza, żebyśmy nie wchodzili w niepo, niepotrzebną nerwowość, żebyśmy przy czwórce z, z dnia e, nie e, przeanalizowywali różnych sytuacji, tylko jeżeli nie wiemy co robić, żebyśmy zamknęli oczy, wzięli głęboki oddech, pomyśleli o naszym problemu, problemie, czy pomyśleli o tym, co nas w jakiś sposób niepokoi i wsłuchali się w siebie. Co nam nasze wnętrze, a być może anioły podpowiedzą, życzę tobie radosnego dnia.